Panie prezesie, przed nami rozgrywki Ligi Mistrzów, czyli to, na co tak naprawdę wszyscy czekają. Czego pan prezes oczekuje od drużyny i czego tak naprawdę możemy się spodziewać przed tym występem w Pradze? No czego oczekuję? No dobrej, skutecznej gry. Myślę, że wszystkie mecze, trzy, które mamy do rozegrania w Pradze, będą niezwykle zacięte. Spotykam się z bardzo silnymi przeciwnikami. Także w każdym meczu będziemy się starali zdobywać punkty. I tak jak już wcześniej powiedziałem, będzie to niezwykle trudne. Myślę, że ten turniej będzie dla rekordu znacznie trudniejszy niż rok temu w Rydze. Turniej być może, tak jak pan prezes powiedział, trudniejszy, ale też czy zespół jest mocniejszy? Tak naprawdę tylko takie kosmetyczne zmiany. Czy właśnie kluczowe będzie to doświadczenie, które zespół nabył chociażby właśnie podczas Elite Round w Barcelonie? Ja myślę, że kwestia doświadczenia ma tu duże znaczenie. No to też powodowało, że w tej mistrzowskiej drużynie specjalnych korek nie robiliśmy. Jedynie Jani Korpela do nas przyszedł. No i zakładamy, że to na ten moment dla tak dojrzałej drużyny powinno być wystarczające. Ale to czas zweryfikuje, czy tak faktycznie będzie. Trochę mnie akurat martwi już wspomniany Finn, który po powrocie z reprezentacji wrócił z kontuzją. No dzisiaj zagrał, ale widać, że jedynie starczyło to na jedną część meczu. No właśnie, po samym losowaniu pan prezes się ucieszył, że będziecie grali w Pradze, że tak naprawdę niedaleko? Bo ja wiem. No to znaczy, z jednej strony się człowiek cieszy, bo już wie na 100%, że tam pojedzie, że będzie razem z chłopakami, że będzie kibicował. To z jednej strony radość, a z drugiej strony docenianie przeciwników. To, że Michał Seidler u nas nie gra, przykładowo, a gra w drużynie naszych przeciwników, wynika, powiedzmy sobie otwarcie, z siły finansowej przeciwników. W związku z powyższym zadanie przed drużyną rekordu ekstremalnie trudne, tym bardziej, że tylko jedna drużyna gra dalej, jedna drużyna przechodzi do Elite Round, więc często jeden mecz może zadecydować o wszystkim. Jedyne takie pocieszenie, że wygląda w tej chwili, że stawka będzie na tyle wyrównana, iż przegranie jednego meczu czy zremisowanie może nie kończyć przygody z turniejem. Czyli absolutnie kibice mają prawo marzyć o powtórzeniu tego wyniku z zeszłego roku. Tak, no to są marzenia. No mam nadzieję, że to też taka realna możliwość. Faktycznie jest, teoretycznie to jesteśmy najwyżej rozstawioną drużyną, jeżeli chodzi o punktację. Wynika to z rankingu UEFA. Natomiast gramy jako goście. To pierwsza taka sprawa. No druga taka może też na minus. Z jednej strony cieszyliśmy się, że nie musimy grać w turnieju eliminacyjnym w sierpniu, a z drugiej strony byłoby już to takie europejskie przetarcie, tak? Od razu lądujemy na głęboką wodę. Piotrze, przed Wami spotkania w Lidze Mistrzów. Czego możemy oczekiwać po tej kampanii w Pradze? Co wiemy o rywalach, bo to jest chyba też kluczowe, jeśli chodzi o występy w Champions League. Czego się możemy spodziewać? No myślę, że generalnie ten turniej będzie taki bardzo twardy dla wszystkich drużyn. Nie wiem, czy nie analizowałem wszystkich grup Ligi Mistrzów, ale wydaje mi się, że ta jest najbardziej równa. Wszystkie to nie są zespoły może z jakiegoś europejskiego topu, ale wszystkie to są bardzo dobre drużyny, które już gdzieś tam się otarły. Może nie tyle w Lidze Mistrzów w Europie, ale w różnych turniejach międzynarodowych, wiadomo, też troszkę się te drużyny zmieniają, ale to są wszystko zawodnicy, których dobrze znamy. A co wiem o rywalach? No wiadomo, że Sparta Praga to jest, mi się wydaje, teraz, nie wiem, chociażby pod kątem finansowym jeden z potentatów w tej terenie Europy, więc myślę, że na pewno oni mają bardzo wielkie ambicje. Z mistrzem Rumunii, co prawda nie z tym obecnym, ale z tym Mishorą graliśmy rok temu, więc i z nimi tak naprawdę biliśmy się o awans do Elite Round, więc na pewno będzie bardzo mocna drużyna. Z obserwacji wiemy, że Luxol to już też nie jest ten Luxol, z którym rywalizowaliśmy w sparingach parę lat temu, także myślę, że to będzie taki turniej na wyniszczenie i każdy będzie z każdym mógł wygrać. Muszę zapytać o cel. Wiemy, że poprzeczkę rekord zawsze sobie stawia wysoko. W poprzednim sezonie Elite Round, teraz to jest cel minimum? Nie. Myślę, że powiedzieliśmy to po tym awansie w zeszłym roku. Myślę, że dla polskich drużyn nie ma co owijać bawełnę. Elite Round i jakiekolwiek punkty w Elite Round to jest cel maksimum i taki sobie stawiamy jako cel maksimum. Chcemy awansować do Elite Round. Mamy świadomość, że ta grupa jest cięższa niż ta sprzed roku w Rydze, no ale taki jest cel, żeby grać w Elite Round. Ale drużyna też bardziej doświadczona. Właśnie te występy w Elite Round to jest to coś, co właśnie może pomóc w rywalizacji w Pradze, bo wiemy, że tych zmian kadrowych przecież przed turniejem aż tak dużo nie było.
Nie no, zgadza się. Postawiliśmy na stabilizację. Drużyna w zeszłym sezonie osiągnęła wszystkie cele, jakie sobie założyliśmy, więc postawiliśmy na stabilizację. No i na to doświadczenie. Ono jest nie do przecenienia w samym futsalu, ale także w Lidze Mistrzów. No, każdy już z tych naszych zawodników ileś tych meczy w main round, czy nawet właśnie w zeszłym sezonie w Elite Round zaliczył. Doszedł do nas praktycznie tylko Jani Korpela, który z kolei ma już kilkadziesiąt występów w reprezentacji Finlandii, więc to doświadczenie to jest coś, czego no, nie może nam zabraknąć. Tam nie ma momentu na błąd. To jest turniej, gdzie wodzi jedna drużyna, więc postawiliśmy na pewno na to doświadczenie.